Wobec nieuzyskania większości głosów absolutorium nie zostało udzielone. 5 głosów za, 3 przeciw i 10 wstrzymujących. Taki wynik oznaczał brak absolutorium dla burmistrz Wałcza Bogusławy Towalewskiej. Rada już po raz trzeci z rzędu nie udzieliła go rządzącej miastem. Cały przebieg tej sesji pokazuje jedno. Chęć dokuczania na każdym kroku i w każdym działaniu burmistrzowi. Powiem oczywiście, że jest to dla mnie przykre, ale nie jest to dla mnie zaskoczenie. Kością niezgody są m.in. jakość i lokalizacja inwestycji. Jak podają radni, jednym z przykładów złego planowania jest zakup pomostów pływających ustawionych na Wałeckich jeziorach. Jeden z nich przez cały rok praktycznie jest użytkowany, a chętnie by z tego korzystali czy kajakarze, czy na jeziorze Raduńskim, czy ewentualnie przy plaży przy ulicy Bydgoskiej. A więc tutaj troszeczkę takie nieekonomiczne jakby wydatkowanie środków. Tych zarzutów zdaniem radnych jest więcej. W ostatnim czasie sesje to także nieustanne kłótnie i utarczki słowne rady z burmistrzem i jego współpracownikami. Przez to wydłużają się obrady, a merytoryczna dyskusja schodzi na boczny tor. Wtorkowa sesja trwała ponad 8 godzin. Problem, który od początku tej kadencji jakby istnieje w sposobie komunikacji. Jest zauważalny gołym okiem problem w komunikacji pomiędzy radą a panią burmistrz. No i między innymi taki efekt również dzisiejszego głosowania w sprawie absolutorium. Są jednak w Radzie także głosy zadowolenia. Głównie dotyczą one pozytywnej opinii na temat wykonania budżetu za 2017 rok. Wałcz kontynuuje również spłatę kilkumilionowego kredytu. Wiele inwestycji zostało wykonanych. Miasto zostało oddłużone. Przecież jaki dług był, a jaki w tej chwili mamy. Także to jest takie jedno uważam z ważniejszych takich rzeczy, które Bogusława Towalewska wykonała. Podczas sesji radny Adrian Zalewski wywołał temat dzierżawy terenu, na którym znajduje się tawerna pod wieżą, czyli miejsce, z którego wałczanie chętnie korzystają w upalne dni. Według krajcy kwota płacona przez obecnego dzierżawcę jest za niska. Kwota łączna za te ponad 3000 metrów kwadratowych, jaka jest płacona jako miastu przez właściciela, dzierżawcę konkretnie, bo to nie jest właściciel, to jest kwota, uwaga, 319 zł 70 groszy, proszę Państwa, rocznie. To jest skandal. Co na te zarzuty burmistrz Wałcza? Bogusława Towalewska taką niską kwotę uzasadnia stanem dzierżawionych budynków i niskim zainteresowaniem terenem. Nie wyklucza jednak rozmów o zmianę tej kwoty.